Szanowni Państwo, witamy na kolejnym naszym nagraniu. Dziś ponownie jest z nami dr Łukasz Lubicz-Łapiński, historyk i genealog. Dzisiaj zajmiemy się tematem związanym z funkcjonowaniem stanu szlacheckiego w Polsce oraz pod zaborami, a mianowicie zaczynając od średniowiecza. Omówimy to, jak ten stan się kształtował, jak kształtowała się jego wyjątkowość w systemie prawnym Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie w jaki sposób stan szlachecki był niejako inkorporowany do szlachectwa państw zaborczych. Dzisiaj chciałem przybliżyć tematykę szlachty, ale pod kątem samego prawa szlacheckiego, ponieważ prawo to tak naprawdę nigdy nie było stałe, a cały czas przez istnienie Rzeczypospolitej zmieniało się. Stosunek do praw szlacheckich, do statusu szlacheckiego był również różny w zależności od okresu. Oczywiście wychodząc od średniowiecza, od tego najdawniejszego okresu, szlachta wywodzi się z rycerstwa. Stan rycerski wykształcił się na przełomie XIII-XIV wieku. Już najstarsze zapisy prawne, a więc chociażby statuty Kazimierza Wiślickiego, wymieniają status rycerski pod kątem prawa nierówny z innymi stanami. Chodziło o kary, o głuszczyznę i inne kary, które były przewidziane, prawo karne i cywilne, które przewidywało zróżnicowanie społeczeństwa pod kątem właśnie statusu społecznego. Już wówczas pojawiły się tam określenia szlachty, rycerstwa jako dwóch kategorii. Kategorii możnej i kategorii zwykłego szlachcica. I tak naprawdę przez wiek XIV i XV te kategorie barones et milites, bo tak po łacinie były nazywane, funkcjonowały w niektórych zapisach prawnych, choć wydaje się, że były to w większości zapisy martwe. Bo tak naprawdę polska szlachta przez cały swój okres funkcjonowania walczyć będzie i w sumie wywalczy ostatecznie jednolity kształt stanu społecznego, jednolite prawa i przez cały ten okres do końca istnienia Rzeczypospolitej będzie walka pomiędzy szlachtą średnią a szlachtą zamożną o równy status całego stanu rycerskiego. Póki co w wieku XIV-XV podział na szlachtę wyższą i niższą w pewnych zapisach, chociażby w prawie mazowieckim, również istniał i inne były stawki za głuszczyznę. Natomiast tak naprawdę dokumenty majątkowe, dokumenty pochodzące zapisy z ksiąg ziemskich i grodzkich nie potwierdzają tego, że polska szlachta dzieliła się na różne kategorie. Nie było ani kategorii podatkowych, ani kategorii prawnych, tak naprawdę w sposób jasny rozróżniający szlachtę możną od niezamożnej. Oczywiście istniały od samego początku do końca istnienia stanu szlacheckiego w Polsce podział majątkowy na ludzi bogatszych i na biedniejszych. Natomiast jeśli chodzi o prawo, już w XV wieku rycerstwo, walcząc o swoje przywileje, szczególnie w czasach Jagiellonów, doprowadziło do ujednolicenia stanu szlacheckiego w jeden stan, który będzie miał te same prawa i prerogatywy. Przede wszystkim same pojęcie rycerstwa i szlachectwa w schyłku średniowiecza dotyczyło specjalnego statusu ziemi i prawa własności, według którego, tak jak w poprzednich wykładach było to mówione, istniał obowiązek służby ziemskiej, służby wojskowej. To na tym opierał się główny podział społeczny w końcu średniowiecza. I na tej podstawie tak naprawdę w czasach już nowożytnych ukształtowany został stan szlachecki, który jeszcze tak naprawdę do XVI wieku wykształcał się. Wiązało się to z tym, że Królestwo Polskie, które miało już w miarę okrzepły system prawny, włączyło do swojego organizmu państwowego Wielkie Księstwo Litewskie. I od samego początku, choćby Unii w Horodle w 1413 roku, należało inkorporować i włączyć do jednego systemu prawnego
byt zupełnie inny, ponieważ no, szlachta litewska, szlachta ruska na wschodzie Rzeczypospolitej stanowiła zupełnie inny organizm społeczny. Bojarze litewsko-ruscy posiadali zupełnie inne prawa, nie cieszyli się tak dużymi przywilejami jak szlachta polska, która w XIV-XV wieku wywalczyła wiele przywilejów. I już od samego 1413 roku, od Unii w Horodle, rozpoczął się proces inkorporacji i likwidowania różnic pomiędzy stanem szlacheckim na wschodzie i na zachodzie. W 1413 roku tak naprawdę już można zauważyć, że heraldyka, czyli to, co jest jednym z elementów stanu szlacheckiego dla zachodniej Europy, wkracza na wschód. To, co nie istniało dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, rody szlachty litewskiej zostają przyłączone do rodów szlachty polskiej. Z jednej strony system prawny migruje na wschód i Wielkie Księstwo Litewskie czerpie całymi garściami z systemu korony. Z drugiej strony tworzy się pewien bałagan, jeśli chodzi o używanie herbów, praw szlacheckich. Nigdy w Polsce wcześniej nie istniała instytucja heraldii, która dbałaby o kształt herbów, wizerunki herbów. Najstarsze wzmianki mamy już u Długosza, który wymienia klejnoty i poszczególne rody herbowe, które istniały w Polsce, ale nie doprowadziło to nigdy do wytworzenia się jednej instytucji, która by pilnowała pewnych reguł, jak to było chociażby w Anglii, gdzie istniał herald, gdzie istniała heraldia, która by sprawdzała te wszystkie prawidła. Tak naprawdę sama heraldyka w Polsce była tylko takim dodatkiem do szlachectwa, wynikającym z dawnych podziałów społecznych i systemu rodowego, bardziej niż samej heraldyki. Stąd też mamy cały złożony system przynależności wielu rodzin do jednego herbu. A z drugiej strony połączenie obu organizmów wymusiło na stworzeniu pewnego systemu prawnego wspólnego dla obu części Rzeczypospolitej. Już w 1505 roku w Konstytucji Nihilnowi ustalano pewne reguły dotyczące szlachty. I taką nowinką, która była dla Europy Zachodniej, a pokazująca dosyć liberalne podejście do prawa w Rzeczypospolitej, był sam fakt zaznaczony w Konstytucji, iż dzieci spłodzone z ojca szlachcica i matki stanu prostego zachowują prerogatywy szlacheckie. To powtórzone było w Konstytucji Nihilnowi, a prawo to istniało już wcześniej. Ono nie istniało w Europie Zachodniej w tym kształcie, ponieważ do zachowania stanu szlacheckiego wymagano obu rodziców pochodzenia szlacheckiego. W przypadku stanu polskiego tą nowinkę wychwycił już chociażby nuncjusz apostolski Fluvius Rugieri w 1565 roku, piszący o stanie społecznym w Polsce, pokazującym rozwarstwienie tego stanu. Pozwolę sobie zacytować ten fragment, ponieważ on mówi bardzo dużo o tym, czym i w jaki sposób funkcjonowała szlachta. Szlachta mieszka przeważnie na wsi. Liczba jest jej bardzo znaczna. A jest przy tym tak uboga, że sama po większej części uprawia ziemię, mianowicie na Mazowszu, gdzie jest tylko 20 zamożniejszej szlachty, a reszta za pługiem chodzi. Oczywiście mowa o tej słynnej drobnej szlachcie mazowieckiej i podlaskiej. Co istotne, Fluvius Rugieri zauważa właśnie prawo informujące o tym, że prawdziwym szlachcicem jest ten, kto urodził się z rodziców stanu szlacheckiego, jednak dzieci spłodzone z ojca szlachcica i matki nieszlachcianki nie tracą szlachectwa, jak to się dzieje w Niemczech, zaznacza sam nuncjusz apostolski. Szlachectwo traci się zapewne przestępstwa lub gdyby ktoś, opuściwszy stan rycerski, udał się do jakiegoś podłego rzemiosła. Tu oczywiście mowa o przepisie ustanowionym w XVI wieku, cofającym szlachectwo rodzinom, które zajmowały się zajęciami mieszczańskimi. Tu oczywiście nie chodziło o samo osiedlenie się w mieście, ale o zajmowanie się kupiectwem, zajmowanie się handlem i lichwą, co oznaczało dla szlachcica ubliżenie jego godności i wbrew pozorom prawo to istniało od XVI do schyłku XVIII wieku, które nie pozwalało na zajmowanie się kupiectwem i różnymi rzemiosłami przez szlachtę. Samo prawo pozwalające dzieciom z, można powiedzieć dzisiaj, z rodzin mieszanych czy z rodzin różnych stanów społecznych zachowanie szlachectwa mówił chociażby statut litewski, który
wspominał w jednym ze swoich artykułów, że żona szlachcica, niezależnie od swojego stanu, posiada prawa szlacheckie aż do momentu swojego małżeństwa bądź też wdowieństwa. Prawa te cofane są jedynie, gdy wychodzi za ponownie za mąż, za mężczyznę innego stanu. Chociaż oczywiście dzieci z pierwszego małżeństwa zachowują prawa szlacheckie. Szlachectwo w Polsce było pierwotnie nadawane przez królów, choć tak naprawdę ogromna część szlachty, większość polskiej szlachty wywodzi się z tak zwanej szlachty odwiecznej, czyli szlachty, która źródło swojego szlachectwa ma w zamierzchłym średniowieczu i źródeł jego trudno szukać, więc nie mamy czegoś takiego jak masowe akty nobilitacji. Większość polskiej szlachty wywodzi się z tej szlachty odwiecznej, czyli tej, która funkcjonowała i okrzepła na przełomie XIV-XV wieku. Natomiast oczywiście sama nobilitacja istniała i królowie z tego korzystali, w szczególności przekazując szlachectwo, ten status uprzywilejowany rodzinom zasłużonym, czy na polu wojennym, czy na polu nauki. Do pewnych ciekawostek należy fakt, że w XVI wieku potwierdzano chociażby specjalnym przywilejem nadanie szlachectwa z automatu profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jeden ze statutów i dokumenty, które istnieją na najstarszym uniwersytecie polskim, potwierdzały to, że uzyskanie, znaczy bycie profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim wiązało się jednocześnie z uzyskaniem szlachectwa polskiego. Co ciekawe, oczywiście w tamtych czasach profesorowie wywodzili się głównie z środowiska duchownego, tak więc nie ma mowy tutaj w większości o kreowaniu nowych rodzin, ale raczej o czymś w stylu szlachectwa osobistego, które służyło profesorom do końca ich życia. Rozszerzanie się stanu szlacheckiego w ciągu XVI-XVII wieku zmusiło polskie stany sejmujące, które powoli przejęły prerogatywy królewskie i które oczywiście zmieniły cały system na demokrację szlachecką, na przejęcie również prerogatyw związanych z nobilitacją, z nadawaniem szlachectwa i z kontrolowaniem nobilitacji i indygenatów. Indygenaty oczywiście mówimy o uzyskaniu potwierdzenia szlachectwa obcego w Polsce. Już konstytucje z 1578 roku wspominały o tym, konstytucja plebejorum nobilitatio. Ustanawiamy, aby plebeji nie byli kreowani na szlachectwo, jedynie na sejmie za wiadomością panów rad albo wojsce dla znacznego w męstwie swego poczynania i dzielności. A więc to sejm zachowywał prawo do nobilitacji oraz nobilitację, szczególnie w wieku XVII, wieku wojen, nobilitację przyłączenie do stanu szlacheckiego w większości wiązało się z zasługami wojennymi w obliczu wojen ze Szwecją, z kozakami, z Moskwą czy też z Turcją. Co ciekawe, zwiększenie się liczby nobilitacji spowodowało również zawężanie się, coraz bardziej zamykanie stanu szlacheckiego. Z jednej strony w roku już 1616 Sejm zakazał adopcji herbowej, a więc zdarzały się sytuacje, że polska szlachta przyjmowała do swojego herbu, a więc tak naprawdę, tak jak w dzisiejszym pojęciu prawnym, adoptowała rodziny, którym mogła nadawać szlachectwo. Co ciekawe, już od XVI wieku też zaczyna wybrzmiewać chęć polskiej szlachty do zachowania jednolitości i nierozróżniania tytulatury, a więc dawne rody kniaziowskie i książęce, które dołączone zostały do polskiej szlachty, szczególnie w obliczu Unii Lubelskiej w 1569 roku, kilka rodzin książęcych zachowało prawo do tytułów kniaziowskich, książęcych. Natomiast polska szlachta z góry zaznaczyła, że nie wolno przyjmować obcych tytułów. Takie konstytucje powtarzały się w roku 1638, 1641, 1773. Oznaczało to oczywiście, że istniał taki proceder. A więc już dla XVI wieku, jak wiemy dobrze, jest kilka rodzin możnych, które uzyskały tytuły
Mowa oczywiście o tytułach arystokratycznych, głównie tytułach książęcych, choć zdarzały się oczywiście tytuły hrabiowskie, przyjmowane, jako że w Polsce nie było takiej możliwości. Tutaj głównie akceptowano jedynie tak zwanych książąt krwi, czyli osoby wywodzące się z rodów książęcych bądź też królewskich. W ten sposób potwierdzano tytuły rodom wywodzącym się od Rurkowiczów, jak chociażby Wiśniowieckim, jak chociażby Puzynom, Woronieckim i innym książętom z rodu Ruryka bądź też rodu Gedymina. Natomiast dla kilku innych rodzin w sposób specjalny również zarezerwowano te tytuły. Mowa oczywiście o Radziwiłłach, a więc jednej z najważniejszych rodów Rzeczypospolitej, którzy w pierwszej połowie XVI wieku uzyskali tytuł książęcy, no nie z racji krwi, bo była to dosyć nowa rodzina w początku XV wieku, wyrastająca przy książętach litewskich. Tytuł został, uzyskano ten tytuł od książąt Rzeszy, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego, uzyskując udostojnienie herbu. Przypomnę, że to był herb trąby w 1413 roku. Adoptowani Radziwiłłowie zostali właśnie aktem Unii Chorodelskiej i ten herb zachowali z drobną zmianą, właśnie używając orła cesarskiego, czarnego orła, a herb trąby zachowując na jego piersi. Ten tytuł został przyznany wyjątkowo Radziwiłłom właśnie w roku 1569. Oprócz tego, jak wspomniałem, istniały zakazy przyjmowania przez polską szlachtę obcych tytułów, a tytuły te były jednak w pewien sposób... Polska szlachta była łasa na tą tytulaturę. Hrabiów, chociażby Chreptowiczów czy Chodkiewiczów, którzy uzyskiwali takie tytuły, próbowano w jakiś sposób wyłączyć z tej tytulatury. Polski system, z jednej strony zakazując tytułów hrabiowskich, książęcych i baronowskich, które praktycznie w Polsce nie istniały, wytworzył własny system tytulatury. Mowa oczywiście o urzędach ziemskich. A więc nie było hrabiów i książąt szeroko pojętych, jak to było w Europie Zachodniej, oprócz oczywiście tych kilku rodzin, którym udzielono wyjątku. Za to w Polsce od XVII wieku rosła bardzo mocno tytułomania związana z własnymi zasługami, a więc z urzędami, które ziemskimi i centralnymi, które były dzierżone przez rodziny. A więc przede wszystkim najwyższym tytułem, który niejako zastępował tytuły hrabiowskie, był Urząd Wojewody i Kasztelana. Te największe godności, oprócz tego, że oczywiście pozwalały zasiąść w polskim senacie, biskupi, senatorowie i kasztelanowie mieli gwarantowane miejsce w senacie, więc była to stała liczba senacka związana z tym tytułem. Tytuł ten oczywiście był też niejako tytułem honorowym i tytułem używanym szeroko w świecie towarzyskim, w świecie też oficjalnym. Mało tego, nie tylko sam kasztelan czy wojewoda używał tego tytułu, ale pamięć o najwyższym dygnitarstwie w skali kraju przechodziła też na dzieci, a więc tytulatura wojewodziców czy też kasztelanowiców, czyli dzieci wojewody i kasztelana, była pamiątką po tym znacznym urzędzie. Mało tego, nie tylko urzędy centralne i urzędy senatorskie były połączone z tą tytułomanią, ale również urzędy powiatowe czy też ziemskie, a więc cześnika, stolnika, starosty czy też podkomorzego, doprowadzały do sytuacji, w których szlachta zabiegała o posiadanie tegoż tytułu. I podobnie też dzieci używały tytułów stolnikowica, cześnikowica, czy też podkomorzyca, podkomorzanki w przypadku córek, które pozwalały na w jakiś sposób uzyskanie towarzysko wyższego statusu, i mimo że formalnie takowy nie istniał. Było to więc ta tytułomania, szczególnie w wieku XVIII wieku, doprowadziła do tworzenia wręcz fikcyjnych urzędów tylko po to, aby szlachta mogła szczycić się tym tytułem. Samo przysłowie mówiło, że szlachcic bez urzędu jest jak hart bez ogona. A więc ten urząd i chociażby jakiś wirtualny, taki na papierze, musiał istnieć dla tej szlachty bogatszej, zamożniejszej, która
starała, miała jakieś większe ambicje, czy polityczne, czy towarzyskie, czy matrymonialne, bo to było bardzo istotne w świecie towarzyskim. Doprowadzało do sytuacji takich, że wręcz nadawano tytuły wojewódzkie, czy też ziemskie, województw i ziem, które już od Rzeczypospolitej odpadły w XVII wieku, szczególnie smoleńskie, inflanckie, czernichowskie. Roiło się od przeróżnych czyśników, stolników smoleńskich, może Smoleńsk odpadł od Rzeczypospolitej już dosyć dawno, do końca XVIII wieku tytulatura przeróżnych województw i ziem funkcjonowała wśród szlachty, bardzo się obrażano i była to często też okazja do przeróżnych żartów, które wśród szlachty istniało, naigrywanie się właśnie z tych różnych stolników smoleńskich czy też czernichowskich. Mało tego, w XVIII wieku im jak kolejne ziemie zaczęły odpadać od Rzeczypospolitej, urzędy centralne i tak naprawdę kalendarzyki te coroczne, które wydawane zostały i informowały o poszczególnych urzędach, nie nadążały z aktualizacjami, a więc spokojnie na Podlasiu bardzo częstym urzędem i tytułem były urzędy w okolicach gdzieś daleko na Ukrainie, więc bracławskie i kijowskie, bardzo często brane wśród tutejszej szlachty i odwrotnie. Szlachta z kresów ukraińskich brała sobie wirtualne tytuły czyśników wiskich, łomżyńskich, warszawskich, ponieważ nikt z Mazowsza nie będzie tego za bardzo kontrolował. Potem z tego wyszła nie lada zagwozdka dla zaborców, o czym jeszcze wspomnę. Warto wspomnieć jeszcze, oprócz samej tytulatury, w XVII wieku powstały jednocześnie pewne ograniczenia dla szlachectwa. Szlachectwo w obliczu wieku wojen, które rozszerzało się, liczba nobilitacji, która rosła dla nowej szlachty, która uaktywniła się na polu wojennym, doprowadziła do stworzenia instytucji niepełnego szlachectwa, czyli tak zwanego skartabellatu. W 1669 roku po raz pierwszy to zaproponowało. Pojawiła się ta instytucja w paktach, konwentach nowego króla. Szlachta, która była kreowana jako szlachta nowa, czyli z nobilitacji, nie miała pełnych praw publicznych, nie miała praw, nie była pełnego dostępu do urzędów, co właśnie było istotne, jak wspomniałem, dla polskiej szlachty, przez najbliższe pokolenia, a więc stopniowo nobilitowany dopiero w drugim, w trzecim pokoleniu przepoczwarzał się, jeśli tak można powiedzieć, w pełną polską szlachtę. Oczywiście wiek XVIII to wiek już powoli upadku. Z jednej strony czasy saskie powoli doprowadzały do końca epoki Rzeczpospolitej. Z drugiej strony nowy król Stanisław August Poniatowski, który został wybrany w 1764 roku na króla, w pewien sposób doprowadził do pewnych regulacji i tak naprawdę ostatnich zmian w prawie szlacheckim. Już w 1775 roku, a więc na Sejmie, pierwszym porozbiorowym Sejmie, oprócz ratyfikacji traktatów rozbiorowych w 1773 roku, Sejmy, które obradowały po tymże roku, doprowadziły do pewnych zmian w systemie szlacheckim. A więc przede wszystkim zakończona z dwoma ważnymi kamieniami milowymi, które do tej pory istniały w prawie szlacheckim. Uznano tytuły nadawanych przez cesarzy rzymskich. Konstytucja z tegoż roku w zasadzie na początku, na zasadzie wzajemności z cesarstwem austriackim, uznawała tytuły cesarskie w Polsce i odwrotnie, Austria zobowiązała się do tytułów polskich w Austrii. Oraz zniesiono w tymże roku zakaz zajmowania się zajęciami mieszczańskimi przez szlachtę. A więc te niegodne zajęcia, które od XVI wieku doprowadzały do utraty szlachectwa, tak naprawdę zostało to prawo cofnięte w roku 1775. Ostatni król polski słynął również z tego, że bardzo często korzystał z prawa do nobilitacji. Oprócz oczywiście zachowania prerogatyw przez Sejm, tego filtru, który miał kontrolować liczbę nobilitacji, Stanisław August Poniatowski pozwolił sobie na pewną pulę nobilitacji, z której bardzo często korzystał.
nobilitując czy neofitów w Wielkim Księstwie Litewskim, czy też swoich bliskich współpracowników związanych z sztuką, literaturą, czy też jego obozu później, który pracował w czasie Sejmu Wielkiego i w zasługach dla Rzeczypospolitej. Takie szlachectwo dosyć licznie w czasach Sejmu Czteroletniego było nadawane. Co ciekawe, jednocześnie próbując ratować polski skarb, wprowadzono nakaz dla osób nobilitowanych posiadania dóbr ziemskich, a więc malarz, lekarz, czy też wolne zawody, które otrzymywały nobilitację, Baccarelli, Canaletto czy inni twórcy, którzy otrzymywali nobilitację od Stanisława Augusta, mieli jednocześnie obowiązek zakupu dóbr ziemskich, aby móc otrzymać patent szlachecki. Być może, gdyby epoka stanisławowska potrwała dłużej, w pewien sposób ten polski brak heroldii i pewnego systemu prawnego można było zastąpić nowym ładem, który powoli wykuwał się w dobie Sejmu Wielkiego. Bo to właśnie już podczas Sejmu Wielkiego postanowiono zapanować nad bałaganem, może nie tyle herbowym, co w ogóle związanym ze szlachtą. Przede wszystkim, jak wiemy, w 1791 przy okazji uchwalania Konstytucji 3 maja istniała konstytucja, która rzeczywiście po raz pierwszy rozbiła szlachtę na dwie kategorie: posiadającą prawa polityczne i nieposiadającą. Do tej pory, niezależnie od statusu majątkowego, czy szlachta gołota, czy biedny rolnik, ale szlacheckiego pochodzenia z Mazowsza czy Podlasia, miał te same prawa jak książę Radziwiłł. Teoretycznie oczywiście, bo oczywiście finansowo nie był w stanie podołać pewnym rzeczom, jednak uczestniczył w elekcjach królewskich, w elekcjach i w wyborach urzędników ziemskich, więc prawa publiczne i polityczne posiadał. Po raz pierwszy konstytucja z 1791 roku doprowadziła do zlikwidowania statusu, znaczy nie tyle statusu, co podziału na dwa statusy: szlachtę posiadającą prawa publiczne i nie. Do szlachty nieposiadającej praw czynnych i biernych publicznych oczywiście ten projekt złożony przez Hugona Kołłątaja zmieniał się bardzo, bo w pierwotnym kształcie w zamierzeniach prawodawstwa polskiego większa część szlachty miała być okrojona i wyłączona z tych praw szlacheckich. Mowa oczywiście o szlachcie drobnej, która z racji swojego ubóstwa mogła ciążyć w stronę klientelizmu i bogatszej szlachty i być przez nie wykorzystywana, ale ostatecznie zdecydowano się na wyłączenie wyłącznie szlachty gołoty, szlachty czynszowej, szlachty nieposiadającej własności prywatnej. Szlachta drobna, o ile posiadała własność ziemską, wystarczyło, że udowodniła to na podstawie kwitów podatkowych, a więc opłacania czy też podymnego, czy innych podatków, że za swoje dobra ziemskie, dziedziczne, co jest ważne, opłaca podatek do skarbu państwa, otrzymywała prawa szlacheckie. I już w 1791 roku pierwsze komisje cywilne, cywilno-wojskowe, porządkowe rozpoczęły tworzenie się, być może w przyszłości, czegoś w rodzaju spisu szlachty, a tak naprawdę na potrzeby Konstytucji 3 maja tak zwanych ksiąg ziemiańskich. Księgi ziemiańskie miały w każdym powiecie Rzeczypospolitej spisać właścicieli gruntów dziedzicznych, a więc tak naprawdę dokonać weryfikacji szlachty. A więc jeśli mówimy o tym, że nie istniała w Polsce w czasach przedrozbiorowych heroldia, to tak naprawdę zaczątkiem heroldii były prace Sejmu Czteroletniego i uchwalenie ksiąg ziemiańskich i ksiąg, które pozwalały na weryfikowanie statusu szlacheckiego całych mas szlacheckich. Niestety większa część tych ksiąg nie przetrwała do dzisiejszych czasów, została zniszczona w czasie II wojny światowej po powstaniu warszawskim, w pożarze, w podpaleniu tak naprawdę Archiwum Głównego Akt Dawnych. Jednak część ksiąg, szczególnie dla ziem wschodnich, dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, zachowała się, pokazując, że pewien system i ład prawny miał być zaprowadzony właśnie w dobie Sejmu Czteroletniego. Oczywiście
cały system prawny legł w gruzach, podczas gdy Polska została zaatakowana przez Rosję i w wyniku wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku. Konstytucja 3 maja, całe jej dzieło i prawodawstwo uchwalone w dobie 4 lat zostało cofnięte i jednocześnie cofnięto wszystkie prawa i wszystkie zmiany, jakie funkcjonowały właśnie na przełomie lat 80. i 90. Całe prawodawstwo zostało cofnięte, powrócono oczywiście na krótko do czasów dawnych. Zakończyły się one, jak wiemy, w 1795 roku ostatnim rozbiorem Polski, który doprowadził do likwidacji Królestwa Polskiego i doprowadził do połączenia społeczeństwa polskiego, włączenia społeczeństwa polskiego do 3 różnych organizmów państwowych. Tak naprawdę wszystkie stany polskie, wszystkie stany społeczne zostały już włączone do państw zaborczych częściowo w 1772 roku. I był to też okres, w którym trzej zaborcy zastanawiali się, w jaki sposób uporządkować też status tej szlachty, wówczas szlachty obcej, a szlachty, która będzie inkorporowana do polskiego społeczeństwa. O ile jeszcze w obliczu pierwszego rozbioru tej szlachty nie było dużo, to już po 3 rozbiorach, a szczególnie dla Polski centralnej i dla dużej części Wielkiego Księstwa Litewskiego, w skład monarchii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej weszły dziesiątki tysięcy polskich rodzin szlacheckich, które musiały być w jakiś sposób włączone do systemu poszczególnych królestw i cesarstw. Król pruski poradził sobie dosyć szybko i prosto, ponieważ wszystkie ziemie, które były włączane, czy w wyniku pierwszego rozbioru, czy 2 kolejnych, i panowie tamtych ziem, szlachta, która tam funkcjonowała, zobowiązana była do złożenia przysięgi homagialnej. Takie homagium i listy homagialne dla Królestwa Prus zachowały się i było to dla urzędników pruskich jednocześnie podstawa do spisów szlachty. Zresztą Królestwo Pruskie najlżej podchodziło do spraw szlacheckich i do praw szlacheckich w porównaniu z zaborcą rosyjskim czy austriackim. Formalnie w Berlinie istniała instytucja heraldii, ale nie było to tak naprawdę wymagane, ponieważ już od początku XIX wieku, od kiedy następuje ten proces inkorporacji społeczeństwa polskiego, jednocześnie następuje bardzo szybki proces zrównania się stanów w Królestwie Prus. To jedno z pierwszych państw, które zniosło pańszczyznę. To jedno z państw, gdzie tak naprawdę podziały te społeczne nie były tak głębokie, jak to istniało w państwach, choćby w państwie polskim, czy też w państwach właśnie chociażby Cesarstwa Rosyjskiego. Dlatego też ten system dosyć prosto i szybko poradził sobie z polską szlachtą. Polska szlachta otrzymała predykat do swojego nazwiska von. I co ciekawe, tutaj na Podlasiu i Mazowszu całe okolice szlacheckie pisane były właśnie z tą partykułą von przed nazwiskiem. Przetrwało to na Pomorzu do czasów nawet współczesnych, ponieważ szlachta pomorska jako pierwsza włączona została do tego systemu pruskiego już w 1772 roku. I co ciekawe, ta partykuła von była o tyle istotna, że wiele rodzin na Pomorzu do dzisiaj oficjalnie w dokumentach osobistych, w metrykach WSC ma von wpisane przed nazwiskiem. Są rodziny, które do dzisiaj to używają. Natomiast jeśli chodzi o system prawny austriacki i rosyjski, poszło to zupełnie innymi drogami. Wspomnę o systemie austriackim, który jako pierwszy tak naprawdę próbował sobie z tym poradzić, bo już po pierwszym rozbiorze specjalnymi edyktami cesarskimi próbowano włączyć polską szlachtę do tego systemu austriackiego. W roku 1775 patent cesarski Marii Teresy, a następnie 1782 patent Józefa II nakazywał, znaczy przede wszystkim wprowadził pojęcie stanów krajowych i nakazał polskiej szlachcie włączenie się do systemu austriackiego.
System austriacki był nieco odmienny od systemu polskiego. No oczywiście głównie podobny był do systemu zachodniego, do systemu niemieckiego. Tam istniała szlachta utytułowana i szlachta zwykła, to czego nie było w Polsce. Bo te tytuły w Polsce, o ile zostały nawet uznane, były tylko tak naprawdę formą ozdoby, formą towarzyską. Nie za tytułem księcia czy hrabiego w Rzeczypospolitej nie szły żadne specjalne przywileje ani specjalne prawa. To było tylko piękny dodatek do korespondencji, do pieczęci, do udostojnienia herbu, a nie szły za tym żadne konkretne prawa. Natomiast cały system Europy Zachodniej dzielił szlachtę na szlachtę utytułowaną i szlachtę zwykłą. I właśnie ten podział został wprowadzony w monarchii austriackiej. Jednocześnie oczywiście monarchia austriacka miała nie lada zagwozdkę, ponieważ z jednej strony w Polsce tych tytułów oficjalnych książęcych i hrabiowskich było jak na lekarstwo, a z drugiej strony, tak jak wspomniałem, istniała ta tytułomania kasztelanów, wojewodów i całego systemu zupełnie im obcego, który należało inkorporować do systemu austriackiego. I Austriacy poradzili sobie w ten sposób, że zastosowali pewną kalkę prawną, iż tytuły książęce, czyli książąt krwi i książąt Rzeszy, które istniały wcześniej, zostały potwierdzone, więc książąt Sułkowskich, Radziwiłłów, Osolińskich i inne rodziny, które posiadały te tytuły już wcześniej potwierdzone w czasach polskich. O tyle system hrabiowski i baronowski został właśnie przeszczepiony z systemu urzędów i tytułatury Polski. Uznano, że urzędy koronne oraz urzędy centralne pozwalające na krzesło senatorskie, a więc wojewodów, palatynów, kasztelanów i starostów grodowych, a więc ten starosta, który posiadał władzę sądowniczą, z automatu jest odpowiednikiem tytułu hrabiowskiego. Stąd też zresztą bardzo też niesłusznie w polskiej historiografii ten słynni hrabiowie galicyjscy. Rzeczywiście tytułów hrabiowskich w Galicji było bardzo dużo, ale nie wiązało się to wbrew pozorom z tym, co powszechnie się uważa, że były to wysługiwanie się zaborcom, że było to kupowanie tytułów, że za zasługi dla zaborców rodziny otrzymywały tytuły hrabiowskie. Nic z tych rzeczy. To była prosta sprawa. Wszyscy wojewodowie, kasztelanowie, bądź też potomkowie oczywiście, wojewodów, kasztelanów czy urzędników koronnych, starostów z automatu mieli prawo do wystąpienia o patenty hrabiowskie. Oczywiście wiązało się to z opłatą, z odpowiednią taksą, więc nie był to automat, należało wystosować takie podanie do cesarza Austrii i można było taki tytuł oczywiście dziedziczny otrzymać, w zasadzie potwierdzić czy sobie. Tytuły baronowskie były odpowiednikami urzędów ziemskich, a więc w tej drabince schodzono niżej i można było uzyskać tytuły baronowskie. No i oczywiście najniżej stała szlachta zwykła, czyli szlachta, która posiadała po prostu tytuł szlachecki, ale bez urzędów, a więc w ten sposób w monarchii austriackiej, w Galicji, w Królestwie Galicji i Dalmerii podzielono polską szlachtę na kategorię panów i rycerzy. Panami były rodziny utytułowane, hrabiowie, książęta i baronowie. Rycerzami były rodziny szlacheckie bez specjalnych tytułów. Co ciekawe, oczywiście należało się spodziewać, że nastąpi ogromny wysyp przede wszystkim tytułów baronowskich. Ale jak wiemy, tytułów baronowskich było całkiem nie tak dużo w porównaniu z hrabiowskimi. Wiązało się to z jednej strony z faktem, że rzeczywiście urzędnicy centralni, bądź też potomkowie wojewodów i kasztelanów jednocześnie mieli pewne zasoby gotówkowe i stali nieco wyżej finansowo w stosunku do innej szlachty, mogli sobie pozwolić na zakup tych tytułów. I z drugiej strony urzędy ziemskie bardzo często przynależne były do szlachty średniej, bądź też mniej zamożnej. A przypomnę, wiązało się to jednocześnie, każdy patent opowiązany był z taksą za tytuł. Nie każdego było stać na tytuł. A więc o ile rodziny na poziomie hrabiowskim mogły wnieść taksę za ten tytuł, o tyle rodziny baronowskie nie zawsze. A druga ważna rzecz, jest nawet takie powiedzenie, ni w pięć, ni w dziewięć, czyli nie w koronie pięć pałek, czyli szlachta zwykła, dziewięć to jest tytuł hrabiowski,
Dokładnie 7 pałek w koronie mieli baronowie. Tytuł baronowski nie był uznawany przez polską szlachtę. Uznany był za ni to pies, ni wydra, ni 5, ni 9. Baron, co to jest baron, tak? Lepiej być zwykłym szlachcicem, niż mieć jakiś dziwny tytuł. Albo się jest hrabią, albo się jest szlachcicem. Tytuł baronowski po prostu nie miał wzięcia wśród polskiej szlachty, stąd też tak naprawdę tych tytułów było kilkanaście w skali Galicji, kiedy hrabiowskich było naprawdę wysyp. Po 1782 roku tytułów arystokratycznych w Galicji naliczono ponad 100 kilkadziesiąt dla wielu rodzin, a więc przypomnę, że nie były to bezpośredni urzędnicy, którzy wystąpili o patenty, ale również potomkowie tychże urzędników. A więc można było być synem, wnukiem, prawnukiem kasztelana czy też wojewody, mieć odpowiednie zasoby gotówkowe i taki tytuł hrabiowski sobie rzeczywiście zakupić. Ale jeszcze raz podkreślę, żeby rozwiać wątpliwości, nie były to tytuły nadawane dla jakiejś zasługi dla zaborcy, tylko po prostu przeszczepienie systemu zaborczego na rzecz polskiej szlachty. Szlachta w Stanach Galicyjskich musiała dowieść swego szlachectwa na podstawie własnych metryk, akt ziemskich i oczywiście wnoszeniu tej opłaty. I tak naprawdę, jeśli chodzi o Austrię, jedynym weryfikatorem i jedynym ogranicznikiem były pieniądze przeznaczane na archiwistów, na dokumentację i na składanie tych przeróżnych podań do stanów galicyjskich. Od 1782 roku do 1817 to jest granica, kiedy zakończono ten proces. Setki rodzin, tysiące rodzin wywiodły się przed heroldią w Wiedniu. Specjalny herbarz został wydrukowany, który pokazuje, że proces ten był bardzo szeroki. Zupełnie inaczej odbyło się to w przypadku ziem rosyjskich. Już w XVIII wieku, dla pierwszego zaboru, wprowadzono pewien system zapoczątkowany przez Piotra I, a kontynuowany przez carycę Katarzynę, a więc stworzenie heroldii rosyjskiej. Heroldia rosyjska tak naprawdę była w ogóle wymysłem dosyć nowym, bo szlachta rosyjska, naśladując pewne wzory zachodnie, została dopiero tak naprawdę wykreowana i wykrystalizowana w pewien sposób konkretny, prawny w XVIII wieku przez Piotra I. System rang wojskowych i urzędniczych pozwalał na kreowanie nowej szlachty, która będzie oddana tronowi cesarskiemu. Stworzono specjalną heroldię, gdzie kategoryzowano szlachtę właśnie ze względu na te poszczególne tytuły i wzajemne zasługi. I do tego systemu powoli polską szlachtę wprowadzano. Oczywiście wysyp polskiej szlachty to jest 1795 rok, heroldia rosyjska. Okazuje się, że gdyby przyjęto całą polską szlachtę do systemu rosyjskiego, większość szlachty rosyjskiej stanowiłaby szlachta polska. Oczywiście na to Rosja nie mogła sobie pozwolić. Zaczęto wprowadzać przeróżne ograniczenia i heroldia dla ziem zaboru rosyjskiego, a później też dla księstwa warszawskiego i ziem, które wpadły w ręce Rosjan po 1815 roku, miała wybitnie charakter represyjny, ale o tym pokrótce. Ziemie należące do zaboru rosyjskiego początkowo w latach 90. XVIII wieku dosyć liberalnie podchodziły do spraw szlachectwa. Z jednej strony caryca Katarzyna chciała tak naprawdę policzyć, ile jest tej polskiej szlachty, i pierwszy taki spis, tak zwana Rewizja Skazka 1795 roku, okazało się, że na Kresach Rzeczypospolitej, w zasadzie na połowie Rzeczypospolitej, która została włączona do Cesarstwa Rosyjskiego, tych rodzin są tysiące. Dlatego też wprowadzono nakaz wywodzenia się. Początkowo dość liberalnie. Wystarczyło załączyć swoje metryki, jakieś dokumenty związane z prawem własności, bądź też pokazujące tytuł szlachecki oraz, co ciekawe, świadectwo 12 szlachciców, którzy zaświadczają, że taka osoba jest stanu szlacheckiego. Z jednej strony było to dość liberalne, ale też prowadziło bardzo często do nadużyć i do wprowadzania osób pochodzenia nieszlacheckiego o wysokim statusie patrycjatu miejskiego bądź też wolnych zawodów, którzy mogli się wśliznąć dzięki nowym instytucjom heroldii do stanu szlacheckiego. Dlatego też coraz bardziej tą śrubę starano się dokręcać z czasem. Nieco odmiennie to w czwartym tak naprawdę organizmie państwowym, bo o ile w 1795 roku mamy trzy zabory, to tak naprawdę w 1807 roku w wyniku
pokoju w Tylży powstaje czwarty organizm państwowy, który będzie miał zupełnie inny system prawny. Oczywiście mowa o Księstwie Warszawskim, późniejszym Królestwie Polskim. Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku w artykule 4 informowała, że znosi się niewola, wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa, stan osób pozostaje pod opieką trybunałów. Jedynie artykuł 22 mówi, że wątpliwości względem stanu szlachectwa rozstrzygane będą przez Senat na przedstawienie Rady Obywatelskiej wedle dawnych polskich praw zwyczajów. A więc tak naprawdę z jednej strony zrównane wszystkie stany, ale tak naprawdę zachowany status quo sprzed tego okresu, pozostawiając sprawy ustanowienia porządku w systemie szlacheckim na okres późniejszy. Oczywiście ten okres nie nadszedł, bo rok 1815 oddał Księstwo Warszawskie w znacznej mierze carowi Rosji. W roku 1817 po Kongresie Wiedeńskim wprowadzono pierwsze przymiarki do systemu szlachectwa, nadając dosyć dużą autonomię, jak to w tym okresie, jeszcze przed powstaniem listopadowym w Polsce, tworząc na wzór jeszcze okresu Konstytucji 3 maja księgi ziemiańskie. Korzystano zresztą z tych ksiąg, jak widać, które były tą dokumentacją źródłową dla nowego zaborcy, jeśli chodzi o weryfikację szlachectwa. Nie istniała potrzeba krystalizowania się nowych praw. Dopiero tak naprawdę wypadki 1830-31 roku, powstanie listopadowe, detronizacja cara i wybuch wojny polsko-rosyjskiej zmusił Petersburg do zmiany systemu myślenia, zarówno w zaborze rosyjskim, tak zwanych guberniach zachodnich, jak dla Królestwa Polskiego, świeżo zlikwidowanego zresztą statutem organicznym, które prawa zostały zmienione. Już w 1831 roku car rosyjski w swoim ukazie dla ziem zachodnich rosyjskich postanowił rozróżnić szlachtę tak zwaną prawdziwą, czyli tą weryfikowaną przez heroldię, od szlachty, która za szlachtę się uważa. Co ciekawe, w dokumencie car nawet nie próbował udawać, nie próbował ukryć tego prawdziwego powodu swojego ukazu, że ma to być system kary za powstanie listopadowe. Pozwolę sobie przytoczyć pewien fragment. Mowa o szlachcie. Ludziom tym początkowo wyznaczano rozmaite terminy do złożenia dowodów swojej rodowitości, a potem uznano za potrzebne w ogóle ich rozgatunkować. Mowa oczywiście o pracach heroldii w okresie XVIII-XIX wiek. Lecz dla zbiegu rozmaitych okoliczności ani te środki dotąd nie miały porządnego biegu, ani poczęte jeszcze za czasów świętej pamięci cesarzowej Katarzyny II różne projekta nowego urządzenia szlachty skutku tego nie wzięły. Tymczasem świeże wypadki w powróconych od Polski guberniach dowiodły, iż ci ludzie z powodu braku osiadłości i własności, tudzież ze sposobu życia, z jakiego wielu z nich się trzyma, najbardziej się przychylali do powstania i do występnych działań przeciw prawdziwej władzy. Postanowiliśmy na przyszłość ustanowić wyraźną różnicę między prawdziwą szlachtą, czyli szlachticiami po rosyjsku, to jest ludźmi, którzy dowiedli prawnym porządkiem szlachectwa, dwarjaństwo po rosyjsku, i za takich uznani zostali przed heroldią, a między tymi, którzy nazywają siebie szlachtą, nie dowiodłszy prawnymi dowodami przyswajanej przez siebie godności. Pierwsi jako prawdziwa szlachta mają zachować wszystkie prawa i przywileje stanowi szlacheckiemu w państwie naszym, a druga natomiast określona będzie adnodworcami bądź też grażdanami w zależności od tego, czy szlachta mieszkała w miastach bądź też na wsi. Wprowadzono stopniowe rozgraniczenie statusu uzyskania potwierdzenia w heroldii bądź też nie. Jednocześnie w heroldii przykręcono mocno śrubę, stawiając absurdalne wymogi względem szlachty, chcąc zlikwidować tak naprawdę status szlachty drobnej i szlachty biedniejszej. Najbardziej jest to widoczne w prawodawstwie ustanowionym w Królestwie Polskim, w tak zwanej kongresówce. W roku 1836 powstało prawo o szlachectwie w Królestwie Polskim. Zresztą prawo to zostało napisane w Petersburgu, podpisane przez cara na wzór heroldii rosyjskiej. Po raz pierwszy rzeczywiście na ziemiach Królestwa Polskiego wprowadzono heroldię, która w zamierzeniu miała weryfikować prawo, miała skodyfikować i
zunifikować prawo o szlachectwie, a z drugiej strony tak naprawdę była instytucją represyjną, ponieważ przede wszystkim za dowody szlachectwa i za możliwość wywiedzenia się przed tą heraldią uznano fakt albo posiadania urzędów przez szlachtę, co oczywiście stanowiła mniejszość szlachty, bądź też posiadania przez szlachtę całych wsi tytułem własności. A więc drobna szlachta z automatu została wyłączona z możliwości ubiegania się o potwierdzenie szlachectwa, czyli przeniesienie szlachectwa polskiego na grunt prawa rosyjskiego, czy też prawa kongresowego już wówczas. Od 1836 roku rozpoczęto proces tak zwanej weryfikacji szlachectwa. Co ciekawe, polska szlachta poradziła sobie z tym systemem, wprowadzając pewne ulgi i wprowadzając nowy system na swoją modłę. Przede wszystkim weryfikacją szlachectwa zajęły się specjalne biura, które przygotowywały podania i dokumentacje rodzinom szlacheckim, które opłacały archiwistów, aby takie dokumenty otrzymać. Z automatu oczywiście nie było możliwości, aby drobna szlachta dowiodła swego szlachectwa w myśl tych nowych przepisów bardzo represyjnych. A więc archiwiści stawiali na głowie, żeby móc tak dopasować dokumenty, aby była wątpliwość, czy chodzi o część wsi, czy o pełną wieś. I w zasadzie na tej podstawie spora część polskiej szlachty drobnej udało się przejść sito heraldii. Oczywiście głównym weryfikatorem i głównym problemem w uzyskaniu patentu heraldii Królestwa Polskiego były same finanse, które same taksy, opłaty archiwistów, opłaty za patenty, wpisanie do ksiąg szlacheckich nie pozwalały oczywiście na weryfikację szlachectwa przez szlachtę drobną i uboższą, tą biedniejszą w systemie szlachty drobnej, która nie miała takich zasobów gotówkowych, aby opłacić wszystkie niezbędne czynności prawne. A więc tak naprawdę, o ile z systemem prawnym można było sobie poradzić, drobna szlachta, nie wiem, wywodząca się z danej miejscowości, wywodziła się od wspólnego, wyimaginowanego przodka. Znaczy ten przodek rzeczywiście gdzieś tam funkcjonował w XV wieku, ale nie było możliwości dowiedzenia tego. Przynajmniej gotówkowo należałoby mocno opłacić archiwistów, żeby stworzyć taki wywód. I bardzo często wywody kończyły się w XVIII czy w XVII wieku na przodku jednym, do którego szukano dokumentacji i podłączano całe rodziny o tym samym nazwisku do jednego przodka. Co ciekawe, w heraldii, w Urzędzie Heraldii zasiadały rodziny jeszcze polskie. Prezesem heraldii był hrabia Uruski. Jeszcze w okresie do powstania styczniowego administracja w Królestwie Polskim była złożona głównie przez Polaków, a więc tak naprawdę polscy urzędnicy przymykali oko na swoich ziomków i pozwalali na to, że dokumentacja nie była aż tak mocno weryfikowana zgodnie z literą prawa. Pozwalało to z jednej strony na włączenie do tego stanu drobnej szlachty, a z drugiej strony znowu pozwalało to sprytnym i obrotnym patrycjuszom do wkręcenia się do statusu szlacheckiego. Odbywało się na przeróżne sposoby. Albo taką dokumentację preparowano właśnie w specjalnych biurach, które składały podania do heraldii, bądź też dokładano karty do archiwów i do archiwów ziemskich i grodzkich specjalnie z preparowanymi dokumentami, falsyfikatami, które dopisywano w okresie późniejszym. Archiwiści poświadczali oczywiście za niezgodnie z prawdą, że takie a takie dokumenty znajdują się w danej księdze, na podstawie której petent wywodził swego szlachectwa. Oczywiście były to sprawy marginalne, ale jednak istniały. Oblicza się, że w Polsce takich patentów w Królestwie Polskim wydano około 17-18 tysięcy do lat 60. XIX wieku, co stanowi niewielki odsetek tak naprawdę szlachty. Ogromna część takiej weryfikacji nie przeszła. Ileś tysięcy patentów, wniosków o patent zostało odrzuconych przez urzędników właśnie z powodów formalnych. Inni, a w zasadzie ogromna część w ogóle takiego podania z racji finansowych nie złożyła. Z czym wiązało się prawo o szlachectwie, tak naprawdę szlachcica? No przede wszystkim w systemie rosyjskim, w systemie Królestwa Polskiego, polskie szlachectwo powoli stawało się jedynie formą bardzo
szczątkowych przywilejów. Jak głosi samo prawo o szlachectwie, osobą stanu szlacheckiego zastrzega się na wieczny czas wolny wstęp do publicznej rządowej służby bez żadnego przymusu, wyjąwszy, gdyby tego zachodziła szczególna potrzeba przez najwyższą władzę oznaczona. Więc przede wszystkim zarezerwowanie najwyższych urzędów państwowych właśnie dla rodzin pochodzenia szlacheckiego. Co ciekawe, nie zamykało to drogi innym stanom. Wystarczyło, aby urzędnicy pochodzenia nieszlacheckiego w odpowiednich rangach urzędniczych pozostawali przez odpowiednią liczbę rad, otrzymywali tak zwane szlachectwo osobiste, a wysługując się w wyższych urzędach, otrzymując te wyższe rangi, to jest typowa kalka rosyjska, czyli ten system rang wojskowych i urzędniczych, otrzymując te wyższe rangi, pozostając w systemie urzędniczym, otrzymywali również szlachectwo dziedziczne, czyli tak naprawdę nobilitację, którą nadawał car. Car nobilitował również oficerów, którzy pozostawali w służbie czynnej i to w zasadzie wojsko było również tym drugim systemem, który pozwalał szlachcie na pewne ulgi, bo szlachcic z patentem heroldii miał zwolnienia ze służby, znaczy miał skróconą służbę wojskową o 5 lat i dostęp do wyższych stopni oficerskich. Oczywiście były takie bardzo iluzoryczne prawa, jak chociażby szlachta w służbie wojskowej zostająca używa przywilejów opisanych w zbiorze praw wojskowych, a więc szlachcic w wojsku nie mógł być zakowany w kajdany, nie było kary cielesnej dla osób pochodzenia szlacheckiego, ale różnie to bywało, niekoniecznie to było przestrzegane przez zaborców. No i oczywiście jednym z takich artykułów było: szlachcie zachowuje się prawo do zakładania nowych miasteczek z dopełnieniem oddzielnych w tej mierze przepisów. Choć tak naprawdę, jak wiemy, nie tylko szlachta, ale i rodziny bogate, fabrykanckie, zasłużone, po prostu otrzymywały w międzyczasie szlachectwo i na podstawie statusu szlachty mogli korzystać w pełni praw szlacheckich. Zresztą Heroldia Królestwa Polskiego jednocześnie otwierała zaborcy możliwość kreowania nowej szlachty i kilkadziesiąt rodzin szlacheckich w systemie Królestwa Polskiego otrzymało szlachectwo z rąk cara i też tutaj wbrew pozorom nie było to wysługiwanie się tronowi, nie było to, no oczywiście było kilka przypadków, załóżmy, zasług wojskowych, a więc chociażby wojny krymskiej czy wojny polsko-rosyjskiej, tak, nie po tej stronie co trzeba, ale w większości szlachectwo polskie otrzymywały rodziny lekarzy, artystów, urzędników, czyli ten system urzędniczy, system rang został zaadoptowany na potrzeby rosyjskie. Szlachectwo polskie istniało tak naprawdę do końca monarchii na ziemiach polskich, a więc tak naprawdę do 1918 roku, nawet dłużej, ponieważ system praw szlacheckich został zlikwidowany dopiero konstytucją marcową 1921 roku. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, głosił artykuł 96 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przepisanych. Co ciekawe, jednocześnie ten artykuł pokazywał, że szlachectwo, ten system XIX-wieczny był jedynie iluzoryczny. Po prostu, a szczególnie po okresie uwłaszczenia, kiedy uwolniono już fakt posiadania ziemi przez inne stany, kiedy zarówno czy chłopi, czy mieszczanie, czy inne stany mogły mieć prawo do posiadania ziemi, do sprzedaży, do wolnego obrotu, do zakładania miejscowości, do tych samych praw, jakie miała szlachta. Szlachectwo tak naprawdę od końca XIX wieku było jedynie iluzoryczne i wiązało się z reliktem dawnego systemu, które przetrwało do lat późniejszych. I co ciekawe, o ile Konstytucja Marcowa w 1921 roku zniosła, znaczy nie tyle zniosła, co zrównała szlachtę, informując o tym, że Rzeczpospolita Polska nie uznaje przywilejów rodowych ani stanowych, więc tak naprawdę no to nie stan szlachecki został zniesiony, ale po prostu zrównano prawa wszystkich stanów w Polsce. O tyle częściowo do tych sentymentów, do dawnych podziałów wrócono w Konstytucji Kwietniowej, nie powtarzając tego przepisu o nieuznawaniu przywilejów rodowych i stanowych, co pozwalało szczególnie arystokracji polskiej na ponownie używanie tytułów w oficjalnej dokumentacji, w korespondencji.
prawo o szlachcie przestało działać wraz z nowym organizmem państwowym, z Rzeczpospolitą Polską, która stała się republiką, ale relikt pochodzenia szlacheckiego i dawnych stanów oczywiście przetrwał dużo dłużej. No, widziałem dokumentację z czasów stalinowskich z lat 40. 50., gdzie w przesłuchaniach świadków pochodzących tutaj właśnie ze szlacheckich okolic wpisywano w rubryce stan społeczny szlachecki, mimo że formalnie od 1921 roku taki stan nie istniał prawnie, to kulturowo tak naprawdę szlachta przetrwała do czasów współczesnych, używając jakby swoich dawnych no, nie przywilejów, ale pewnego systemu, do którego przynależała od okresu średniowiecza po wiek XX, kiedy zostało to wszystko zrównane w prawie. Tak, w ten sposób właśnie blisko 100 lat temu stan szlachecki w Polsce jakby przestał istnieć w sposób formalny. Jak przedstawiłem w swoim wykładzie, różne drogi były do tego, różne systemy, w których polska szlachta starała się znaleźć i te różne drogi i tak prowadziły w większości do tego, że stan szlachecki zachował swój status mimo zaborów i mimo próby represji na stanie szlacheckim, mimo przeróżnych heraldii. Większość polskiej szlachty zachowała swój status do końca istnienia prawnego szlachectwa w Polsce. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego nagrania, jednego z ostatnich w tym roku, aczkolwiek na pewno nie jednego z ostatnich na naszym kanale, więc zapraszamy do subskrybowania, aby zapoznawać się na bieżąco z nowościami, które będziemy zamieszczać, a także do zapoznania się z tymi nagraniami, które już w przeszłości publikowaliśmy, a być może Państwo nie mieli okazji ich oglądać. Dodam jeszcze, że ci z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć naszą działalność, tak abyśmy mogli rozwijać i portal Myśl Suwerenna, i nasz kanał YouTube, będą mogli Państwo to zrobić poprzez zapoznanie się z informacjami, które zamieścimy niżej w opisie filmu, tak, numer konta, ewentualnie zrzutkę, którą będzie można wesprzeć. Na ten moment to tyle i dziękuję Państwu za oglądanie. A naszym gościem był dr Łukasz Lubisz-Łapiński.